Dobra pamięć. Czy istnieją jakieś sposoby na lepsze zapamiętywanie? Gdzieś mi się obiło o uszy, że istnieje coś takiego jak mnemotechniki, więc bardzo bym chciała, żebyś wytłumaczył nam wszystkim, na czym tak naprawdę one polegają i czym są. Jasne. No myślę, że w tym aspekcie mógłbym zazębić niejako swój background, na którym zbudowałem cały kanał Dobra Pamięć i inne te filary tej działalności. Właśnie z tym, żeby troszeczkę zdefiniować i wprowadzić widzów ciebie do tematyki mnemotechnik, bo powiedzmy, że kilka lat temu odkryłem w sobie, będąc na studiach, taką niezbyt ciekawą wiedzę, mianowicie nie potrafię się uczyć, nie potrafię zapamiętywać informacji. Uczę się, ale mi to nie wchodzi do głowy. Zauważyłem, że problem ten jest właściwie na tyle powszechny, że śmiało bym powiedział, że ponad 90% uczniów w Polsce to właśnie osoby takie jak ja, z tą kiepską pamięcią, z kiepskimi zdolnościami uczenia się. A jako, że jestem osobą ciekawą, uważam, że ciekawość to jest moja taka wartość nadrzędna, to zacząłem wertować. Oczywiście internet, oczywiście gdzieś tam źródła również zagraniczne, no i literaturę, bo jak wiadomo, książki to jest najlepsze wsparcie. I okazało się, że istnieje coś takiego jak mnemotechniki, okazało się, że można uczyć się zupełnie, zupełnie inaczej. I zacząłem praktykować to na własnym podwórku. Okazało się, że działa, okazało się, że z ucznia trójkowego stałem się nagle uczniem czwórkowym, piątkowym. Stwierdziłem, hej, to ja może pokażę to innym, bo na polskim YouTubie czy na polskich podcastach, bo też podcastami się niejako zajmuję, stwierdziłem, że nie ma tego aż tak dużo, a tymczasem w anglojęzycznych próbach wyszukiwania tego typu treści zauważyłem, że jest mnóstwo takich treści, więc dlaczego Polacy mają być gorsi? Dajmy też coś Polakom. No i wymyśliłem sobie kanał Dobra Pamięć i tak powoli, film po filmie staram się zarażać innych do tego, żeby poznawać mnemotechniki, które są niczym innym jak, najprościej mówiąc, technikami poprawiającymi zapamiętywanie. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, jak wykorzystać, jak wdrożyć te sposoby na lepsze zapamiętywanie, pierwszym krokiem jest to, żeby zrozumieć, jaki jest język komunikacji z mózgiem. I właściwie taka lingwistyczna odpowiedź, myślę, że wpisuje się w twój kanał, bo ty przecież uczysz hiszpańskiego, tak? Więc uczysz tego, jak opanowywać język hiszpański. Ja uczę tego, jak opanowywać język komunikacji z mózgiem w pewien sposób. I mnemotechniki w większości przypadków, żeby nie powiedzieć praktycznie w każdym, opierają się na obrazach, wobec czego powiedziałbym tutaj takim uproszczeniem małym, że językiem mózgu są obrazy, a mnemotechniki są narzędziami, które te obrazy wykorzystują w tym sensie. Dobra pamięć.